Kto napisał Ovidiusz? Jak nazywasz? Krtań. Jaki pseudonim? Zorro. Na siebie. To paliwo czy paliwo gazowe? Nie, to paliwo gazowe. Na mnie, proszę. Jak nazywa się linia izobara? Dla mnie, proszę. Z co najmniej ilu gemów? Z co najmniej 6. Proszę dla siebie. Czy jidysz jest... Nie. Proszę dla mnie. Jak nazywa się... Grej? Która muza... Polifemia. Proszę dla siebie. To otrzymamy cenę tę samą? Niższą. Proszę dla mnie. Z którym programem... Z trzecim... Poproszę dla mnie. Jak miał na imię... Joachim. Poproszę dla mnie. Które państwa... Szwecję i Danię. Dla mnie. Jak nazywamy... Zderzenie... Karambol. Proszę dla mnie. Ile zer... 5 zer. Dla mnie, proszę. Serce to czy receptor? Poproszę dla mnie. Od którego króla... Hugo Capeta. Dla mnie, proszę. W którym dziele... W księciu. Dla mnie, proszę. W którym państwie... W Polsce. Dla mnie, proszę. Jak nazywała się królowa... Jurata. Dla mnie, proszę. U ujścia której dużej rzeki? U ujścia Yangtze. Dla mnie, proszę. Czy grając na marimbie... Tak, to jest instrument perkusyjny. Dla mnie, proszę. To nazwa którego zamku? Wawelu. Dla mnie, proszę. Kto jest autorem obrazów? Matejko. Mark Chagall. Był hetmanem wielkim koronnym czy królem Litwy? Był hetmanem wielkim koronnym. Poproszę dla mnie. Czyje były... Noce Kabiri. Poproszę dla mnie. W którym państwie? Kolumbii. Poproszę dla mnie. Gliceryna jest... Alkoholem. Dla mnie. Jego twórczość? Głównie z organami. Dla mnie poproszę. Jak nazywa się? Doktor Dolittle. Poproszę dla mnie. Ile jest obecnie? Wydaje mi się, że jest 5. Poproszę dla mnie. Która ryba? Rekin. Ten taki olbrzymi. Pan Dariusz zgłosił się, zanim padło kolejne pytanie. Jak nazywał się włoski rzeźbiarz? Nie pamiętam. Eugeniusz Bodo. Zagrał w pierwszych filmach? Nie. No, niech będzie dla mnie, pobawimy się. Pobawimy się. Pobawimy się. Rezydencja których dostojników? Dalaj Lamy. No, na siebie poproszę. Kto jest autorem dzieł? Nietzsche. No, niech będzie dla mnie. Jaką nazwę nosi miejscowość? Bełdany. Jak nazywa się najniższy głos męski? Bas. 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 To żeby było ciekawiej, poproszę numer 1. Kto był ojcem Bolesława Śmiałego? Kazimierz Odnowiciel. I wygrał wielki finał.